Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości Telewizji Imperium myślami będziemy już przy świętach ze sprawą specjalnej gry miejskiej i przedszkolaków, które dziś zarażały Gliwiczan przedświątecznym optymizmem. Powiemy też o stanie budowy DTS-ki. Zapraszam na serwis. Świąteczna charytatywna gra miejska odbędzie się już w niedzielę. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz stworzenia paczek świątecznych dla dzieci i ich rodzin w trudnych sytuacjach materialnych i zdrowotnych. Akcja organizowana jest w porozumieniu z Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, którego podopiecznymi są wyżej wymienione rodziny. Motywem przewodnim gry są zagadki logiczne oraz historia miasta Gliwice. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, start pierwszych ekip o 9:30. Patronat nad grą sprawuje Telewizja Imperium. Przed nami ostatnia prosta do świąt. Już po raz kolejny wyjątkową wigilię dla 500 osób przygotuje Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta koło Gliwickie. Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 grudnia w noclegowni przy ulicy Składowej 4. Przyjść może każdy, zarówno osoby potrzebujące, jak i ci, którzy chcieliby w tym dniu pomóc w organizacji. Zgłaszać można się mailowo na adres podany na ekranie. A jeśli chcemy być niespodziewanym Mikołajem, to prezenty można podrzucać do schroniska w Wojkowie na ulicy Świętego Brata Alberta 63 w godzinach od 6 do 21. Drodzy kierowcy, na koniec tygodnia dobra informacja. Odliczajmy dni do wiosny. Biuro Prasowe DTS poinformowało, że z końcem roku zrealizowana zostanie całość robót. Dla kierowców inwestycja zostanie oddana najprawdopodobniej w drugiej połowie marca. Kolejnych kilka miesięcy potrzebnych jest na to, aby wszystkie urządzenia zamontowane na odcinku G2 przeszły rozruchy, badania i próby, głównie w systemach bezpieczeństwa tunelu. To czas potrzebny na zakończenie odbiorów technicznych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. I pozostajemy w tematyce motoryzacyjnej. W Zespole Szkół Samochodowych powołano dziś do życia Młodzieżową Służbę Ruchu Drogowego. Uczniowie wchodzący w szeregi tej organizacji będą wykonywać zadania w ramach działań policyjnych związanych z bezpieczeństwem pieszych, rowerzystów, motorowerzystów i młodych kierowców. Wspomniane zadania członkowie służby odbywać będą pod merytorycznym nadzorem policjantów oraz nauczycieli. Pomysł na powołanie Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego to konsekwencja działań, które zapoczątkowane zostały poprzez utworzenie na terenie Zespołu Szkół Samochodowych Miasteczka Ruchu Drogowego oraz profesjonalnego placu manewrowego dla nauki jazdy. Czym zajmuje się Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego? Najogólniej mówiąc, Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego wspiera ruch drogowy i Straż Miejską w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, przy czym najlepiej sprawdza się w poprawie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Skąd pomysł na wstąpienie do tej służby ruchu drogowego? Mieliśmy w szkole przedmiot przepisy ruchu drogowego i dzięki temu mieliśmy już jakieś tam doświadczenie i wiedzę na temat przepisów i chcieliśmy ją wykorzystać w sposób praktyczny. Jeszcze w tym roku będziemy robili prawo jazdy, więc no to również nam się przydało, żeby jakby dodatkowo doszkolić się w tym kierunku. Przy inicjatywach związanych z organizacją młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego, jak i turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego współpracowaliśmy z Komendą Wojewódzką Policji, Komendą Miejską, Strażą Miejską i wtedy właśnie zrodził się pomysł zainspirowany przez pracowników Wojewódzkiej Komendy, by w szkole powołać Młodzieżową Służbę Ruchu Drogowego. Generalnie skupiamy się na tym, żeby zaznajomić młodzież z czynnościami wykonywanymi przez policjanta na drodze w praktyce, ale dać również możliwość uczestniczenia w poprawie takiego bezpieczeństwa osobistego poprzez kontakt właśnie z uczestnikami ruchu, poprzez reakcje na wykroczenia w dozwolonym oczywiście wymiarze przez młodzież. Będziemy mogli wspomóc wszelkiego rodzaju imprezy. Będzie to dodatkowy zarobek. Oprócz tej młodzieżowej służby na sali gimnastycznej można dzisiaj było zobaczyć ratowników.
Grupa Pomocy Medycznej to część grupy Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego, która zajmować się będzie pomocą ofiarom wypadków, ale nie tylko, dlatego że uznaliśmy, że Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego i Grupa Pierwszej Pomocy może doskonale być wykorzystywana do zabezpieczenia miejskich uroczystości. Myślimy tutaj o wszelkiego rodzaju imprezach o charakterze miejskim. Grupa może zabezpieczać i dbać o bezpieczeństwo podczas tych uroczystości. Kolejna placówka włączyła się do miejskiej akcji Pozytywnie Gliwice.pl, której jesteśmy partnerem medialnym. Dzieci z przedszkola nr 40 postanowiły złożyć życzenia napotkanym na rynku gliwiczanom w bardzo wyjątkowy sposób. Zobaczcie Państwo sami. Bardzo chcieliśmy dać ludziom po prostu przed świętami uśmiech. Postanowiliśmy wziąć udział w takiej akcji rozdawania uśmiechów i jednocześnie naklejek. To są właśnie takie naklejki, gdzie misie życzą wesołych świąt. I ta akcja przebiegała trzyetapowo. W pierwszym etapie spotkaliśmy się w Parku Chopina z naszymi sąsiadami. Tam dzieciaki rozdawały naklejki życzenia. Drugi dzień, wczorajszy, był jakby najsilniejszy, bo odwiedziliśmy Centrum Onkologii. I tam dzieci śpiewały kolędy i rozdawały oczekującym w kolejkach pacjentom właśnie te uśmiechy. I dzisiaj jesteśmy na gliwickim rynku, żeby gliwiczanom również życzyć wesołych świąt. Rozdajemy życzenia wesołych świąt. Tak, a czego właśnie życzycie? Tutaj koleżanka przed chwilą co powiedziała, że co mówicie ludziom? Wesołych świąt! I jeszcze co? I jeszcze co życzycie? Szczęśliwego nowego roku i żeby bardzo fajnie się bawić w zimę. Żeby wszyscy byli szczęśliwi w Wigilię. Dużo prezentów. I dużo zdrowia. Żeby wszyscy byli zdrowi. I wszyscy mieli dużo zabawek. Podoba mi się bardzo. Takich więcej. Pierwszy raz jestem tutaj i w Gliwicach, także naprawdę. To jest w ogóle niesamowite. Są wielkie uśmiechy, wielkie wzruszenia, szczególnie osób starszych. Często ludzie się dezorientują, myślą, że my zbieramy jakieś pieniądze czy datki, ale to są po prostu zwykłe życzenia, z czego są bardzo zadowoleni. Naprawdę jest dużo, dużo pozytywnej energii. Myślałam, że one przyszły tylko oglądać szopkę. Nawet nie wiedziałam, że mają takie piękne życzenia. No, czy częściej? Ja wiem, może i częściej, żeby była taka akcja, żeby dzieci też przychodziły i oglądały, jak ślicznie wygląda nasz gliwicki rynek, jak jest udekorowany na święta, no bo nie zawsze wieczorem takie małe dzieci mogą przyjść. No radość, prawda, no ładnie, ładny rynek, można się przejść. Jeszcze dzieci atakują. Tak, dzieci atakują z naklejkami wspaniałymi, cóż pora powiedzieć. No. Tak, czego życzyły? Życzyły wesołych świąt, tradycyjnie. A od Państwa były jakieś życzenia dla tych dzieci? Oj nie, oj, no, zapomniało się. I Pani bardzo no, musimy tam wrócić. To idziemy w takim razie, idziemy. My chcieliśmy Wam życzyć zdrowych, wesołych, radosnych świąt, żeby Pan Jezus nowonarodzony narodził się w Waszych serduszkach i żebyście mogli cieszyć się z prezentów i ze swojej rodziny. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. I tym jakże miłym akcentem żegnam się z Państwem. Przypominam, że wyniki naszej codziennej pracy można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i za pośrednictwem internetu. Nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam we wtorek. Z przyczyn technicznych w poniedziałek nastąpi przerwa w nadawaniu programu. Życzę miłego weekendu.